Witam wszystkich cieplutko, z tej strony Łukasz 564, a to jest oczywiście gra Penumbra Przebudzenie. Ostatnie odcinki już mamy, jesteśmy na końcu gry. Mamy tutaj tą chemikalię niestabilną, do której mamy włożyć ląd. I chyba ląd, mi się wydaje, jest faktycznie w tym laboratorium, gdzie żeśmy stworzyli tą chemikalię. Coś mam takie przeczucie, chociaż nigdy nie widziałem żadnego gameplaya końcowego z Penumbry Przebudzenia, ale takie mam wrażenie, że ten Red będzie tym potworkiem... potworkiem jest Penumbry Czarna Plaga. A tu szuflad jeszcze, szuflad... Łukasz. Cały Łukasz biegnie na cielepę do przodu i przeszukuje pomieszczeń. I mamy ląd, więc... tak jest lepiej. I tak już koniec gry, więc baterię trzeba wykorzystać. Trochę takie dziwne, że dynamit nie umie wysadzić tej chemikalii, tylko ląd, ale dobra, to takie obmniejsza na marginesie. To mówię. Okej. Red, idę do ciebie, Frejerzy. I bach! Stracha. Hello? Mama? 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 Mama, to ty? Babcia? Mama? Babcia? Wujek? Co tu jest? Te drzwi są inne, nowsze od pozostałych. Z pewnością tutaj Red prowadził nie cały czas. Nie daję rady, potrzebne mi coś, czy mnie podważę. Są zamknięte hydraulicznie. Nie da się ich po prostu wyważyć. Może gdybym odciął zasilanie. Aha. To idziemy po kolei. Zamknięte. Muszę się skupić. Może kilofem. Nie. To nie tędy droga. Oby mi coś nie wyskoczyło, bo ja się zesram. Nawet ktoś śmieci tu wyrzuca, pewnie Red. Dobry wieczór, ty naprawdę przyszedłeś. Tak wiele powinno mi teraz przejść przez gardło, ale słowa powylatywały mi z głowy. Przyszedłeś, jesteś taki ładny, lecz Red był niedobry. Przyzywają mnie już za światy, więc podejrzewam, że jeszcze jeden występek niewiele zmieni. Przyprowadziła cię tu nie gwiazda przewodnia, lecz fałszywy pretekst. Nie mogę udzielić ci odpowiedzi, których pragniesz. Być może chcesz odnaleźć to, czego szukasz, ale to tylko uda. Nie wiedziałeś, czego szukasz za tym wielkim ołowianym wejściem, bo gdybyś wiedział, szukałbyś wszystkiego innego na świecie, tylko nie tego. Nie? Klucz zostaje tutaj ze mną, gdyż okropny żywot, który wiodłem, jest i tak lepszy od tego, co czeka cię za tymi drzwiami. Jak na mojego następcę, to twoje szaleństwo jest godne podziwu. Lecz z pewnością zastanawia cię, dlaczego ta metalowa płonąca komora przemawia do ciebie głosem Reda, gdyż to ja, twój towarzysz, zamieszkuję w niej. Widzisz, czekałem na ten dzień przez tak wiele lat. Nie pozwolili mi umrzeć. Oni, części mojej głowy nie należą do mnie, a sam nie mogę odebrać sobie życia, to wbrew zasadom. Proszę, ból ciągnie się od tak długiego czasu. Pragnąłem jedynie przyjaciela, lecz teraz czas na pogaduchy i piwko przy ognisku przeminął. I mam nadzieję, że wkrótce zakończy się moje życie. Stoję tu u wrót śmierci tak długo. Proszę, poproś ją, by mnie zabrała. Co? Tego, żeby gdzieś tu nie wyskoczył. Złowrogo wyglądają prawie jak haki na mięso. Gdzie on jest? On jest tam zamknięty, tak? Mam takie dziwne wrażenie, że jak to otworzymy, to on wyleci i będzie chciał nas zjeść, a my szybko pobiegniemy do tych drzwi hydraulicznych.
chciał cię. Tak, wyłącz to. Wyłączam. Fuck. Red, tak przykro, bez względu na to, co cię na dole spotkało. O fuck, mamy Reda. Oto Red. Ale ja nie chciałem go spalić. Ja nie chcę. Ja nie chciałem go spalić. What the fuck? To jest świnka? Pomijając domysły, jak Red zdołał to złapać i zabić, oczywistym jest, że nie nadaje się do jedzenia. Biedak musiał być bliski śmierci głodowej. Widzę Reda, jak tu siedzi i mnie prowadzi. Gdyby nie on, to prawdopodobnie by mnie nie było tutaj teraz. Dlaczego? Ojeju. Czuję się podle. Red, drzwi, wolno śmierć, drzwi, głaz boli, proszę. Co jest za Red, śmierć, wynoś się. To on do mnie gadał. O, koniecznie zapiszę. Chciałem Reda uratować. Chwileczkę, jak chcę zobaczyć poradniku. Chwileczkę. A ja nie chciałem go zabić. O, fuck. Tak wiele godzin spędził z tą pętlą na karku, próbując skrócić swoje cierpienia. Jezu, wnioskując z unoszącego się smrodu, to mogła być jego toaleta. Uch! Fuck, o co chodzi? Nic dziwnego, że zrobił się głodny, cóż za ostatni posiłek. Zielona porcja ślimaków, choć znając Reda, może posmakowały. No jak te zasilanie odciąć? Tu coś może nie przeszukałem dokładnie. Tam było biurko chyba. A nie, dobrze przeszukałem wszystko. Chwileczkę. Czytam sobie poradnik, który mówi, że jakiś regał mam odsunąć.
tutaj. Proszę bardzo. Ha! To wygląda jak twarz. Elektryka! Może prowadząca do drzwi. Więc... na pewno to. No i już. Możemy wejść. Jest! Jesteśmy już na samiutkim końcu. Korytarzem w prawo. Niby będzie tu strasznie, tak według poradnika. Nic nie czytam więcej. O, ja się boję. Jezus! Jezus! I tak przestał istnieć człowiek, który jako pierwszy złębił kopalnię, tak rozpoczął się mój kolejny rozdział. Ciąg dalszy nastąpi, jasne. I tak oto kończymy grę Penumbra, Przebudzenie. Fajna gierka była, choć te psy czasami mnie tylko wystraszyły i to bardzo, ale w większości to średnio raczej. Także dziękuję za oglądanie, wchodźcie na Facebooka, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Co jeszcze? Co jeszcze? O właśnie, mam taką małe info, a mianowicie Penumbra Czarna Plaga, że niestety widziałem wszystkie gameplaye, taki jakiś koleś nagrał, Polak. Całą grę obejrzałem od początku do końca, ale to było z półtora roku temu, więc nie pamiętam, gdzie były potwory, kiedy wyskoczyły i tak dalej, tylko pamiętam, jak wyglądały i tyle. Także to takie małe info o tym, co będzie. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w następnej serii już niebawem. Cześć!